Zdążył tylko pierwszy śnieg spaść. Telefony rozdzwoniły się w naszym serwisie. Lawinowy napór ludzi na wymianę opon. No jest dużo spóźnialskich. Zapomnieli o tym, że zima znowu zaskoczy co niektórych. No staramy się robić co tylko możliwe. No jednak nie jesteśmy w stanie wszystkich w ciągu jednego dnia obsłużyć. Ilość samochodów w Białej jest bardzo duża, więc klientów jest no, taka ilość. No, którą staramy się jakoś opanować sytuację, no ale jednak no, niektórzy odjadą w dniu dzisiejszym umówieni na inne terminy. No, bielczanie wybierają, można powiedzieć, różne opony, bo jest grupa klientów, którzy sięgają na wyższą półkę, kierują się jakością opon, znanymi markami opon. Niektórzy użytkownicy, no, którzy dysponują mniejszą ilością pieniędzy, no, sięgają po opony z niższych półek, inne marki, no, mniej znane może, ale są tańsze. Tańsza opona, no, ona również jest bezpieczna, bo wiadomo, mają atesty, są dopuszczone do ruchu. Jest to kwota poniżej 1000 zł. Opony lepsze, jest to kwota około 1200 zł, średnio przyjmując za standardową oponę w rozmiarze 15. Odnośnie używanych opon zdecydowanie nie. Są użytkownicy tacy, są tacy, którzy przyjechali do nas z używanymi oponami. Tak jak przyjechali, tak i odjechali. Mechanicy przekonali, jak i również obsługa serwisu przekonali o nietrawnym wyborze, dlatego że to są opony wieloletnie, opony twarde, które nie spełniają swojego zadania, nie mają przyczepności, są już na nich mikropęknięcia, które mogą doprowadzić również do wystrzału. Także jako wieloletni praktyk z branży motoryzacyjnej nie poleciłbym opon używanych. Opony tańsze, ale firmy nowe, tańszej firmy na pewno będą o wiele lepsze jak używane opony, choćby wyglądały bardzo ładnie.